Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiejszy temat odcinka będzie dotyczył cukrzycy. Mówiąc o cukrzycy, chciałabym na początek przekazać kilka takich informacji statystycznych. Mianowicie już dzisiaj cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn śmierci ludzi na całym świecie. Rokrocznie na cukrzycę umiera obecnie około 4 miliony osób na całym świecie, a statystyki dotyczące częstości występowania cukrzycy nie są niestety optymistyczne. Na chwilę obecną na świecie na cukrzycę choruje około 422 milionów osób. Jest to zatrważająca liczba i tak naprawdę bez podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegawczych, perspektywy na kolejne dekady są bardzo pesymistyczne. Bez działań profilaktycznych do roku 2045 na cukrzycę może chorować nawet 629 milionów osób na całym świecie. Statystyki zatrważające. Pytanie, co my możemy zrobić, aby faktycznie tą częstość zminimalizować, a mówiąc tutaj oczywiście o aspekcie globalnym, to oczywiście działania, które mają na celu globalne zaopatrzenie, ale pytanie, co my możemy personalnie zrobić, żeby u siebie zminimalizować ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jak pokazują badania, głównie czynniki środowiskowe, czyli nie wcale geny, nie uwarunkowania z góry jakby przypisane, ale właśnie to, jaki styl życia prezentujemy na co dzień, może mieć kluczowe znaczenie w kontekście ryzyka wystąpienia cukrzycy. Dlaczego tak dużo mówimy o tej profilaktyce? Mianowicie cukrzyca często nie boli, a jeżeli nie boli, to ciężko jest podejmować jakiekolwiek działania profilaktyczne czy też lecznicze, ponieważ jeżeli nam nic nie dolega, to nie widzimy przesłanek ku temu, żeby działać. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ cukrzyca można powiedzieć, że jest takim skrytobójcą. Powoli wyniszcza nasz organizm, powodując uszkodzenie wielu naczyń. Powoduje uszkodzenie funkcjonowania oraz niewydolność takich narządów jak oczy, jak nerwy, nasze serce, nerki oraz także uszkodzenie naczyń krwionośnych. I nawet dzisiaj to właśnie cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty u osób w wieku dorosłym, główną przyczyną też niewydolności nerek, która często wymaga dializoterapii. I niestety u nas w kraju nadal cukrzyca to częsta przyczyna amputacji kończyn z uwagi na tak zwaną stopę cukrzycową. Mówiąc o statystykach, cukrzyca też to główny czynnik ryzyka niedokrwiennej choroby serca, główny czynnik ryzyka zawałów serca i udarów mózgu. I z racji na fakt, że cukrzyca występuje u coraz młodszych grup wiekowych, również u kobiety w ciąży, co często określa się mianem cukrzycy ciążowej, niestety to też jedna z głównych przyczyn wad rozwojowych u noworodków. Jak widzimy, tendencje są nieoptymistyczne. Tak więc pytanie, jak możemy działać zaradczo? Mówiąc o objawach cukrzycy, tak naprawdę tylko u 15% osób stwierdza się ostre objawy choroby. Jakie to są objawy? Mianowicie może wystąpić coś takiego jak uciążliwa czyraczność, świąd w okolicach narządów płciowych spowodowany często infekcją grzybiczą. Może również wystąpić problem np. ze zgorzelą stopy, takie też objawy jak okresowe zaburzenia widzenia czy też nerwobóle. Ale jak wspominałam, ostry początek choroby dotyczy zaledwie 15% osób. U 85% pacjentów cukrzyca de facto przebiega bezobjawowo i ciężko jest uchwycić ten moment występowania początków choroby. Mówiąc o objawach choroby, nie sposób nie wspomnieć o następstwach wynikających z utrzymującej się hiperglikemii, czyli podwyższonego stężenia cukru, glukozy w surowicy krwi. Mianowicie reakcja taka fizjologiczna, można powiedzieć, organizmu na podwyższone wartości cukru w organizmie polega na tym, że organizm stara się niejako usunąć ten cukier, a łatwą metodą na takie działanie tutaj może być zwiększona produkcja moczu. I faktycznie u osób z cukrzycą objawem hiperglikemii jest tak zwana poliureja, czyli zwiększona diureza, zwiększona produkcja, wydalanie moczu i organizm właśnie w ten sposób sobie reguluje stężenie glukozy. Towarzyszy temu często tak zwana polidypsja, czyli zwiększone pragnienie i faktycznie wzmożone oddawanie moczu, często tak zwana nykturia też w godzinach nocnych, co jest dla pacjenta bardzo często niezwykle uciążliwe, zwiększone pragnienie, często też uczucie osłabienia i okresowe chudnięcie, żeby tutaj nie dać się zwieść, bo generalnie w cukrzycy typu drugiego w szczególności mamy problem z nadmierną masą ciała, ale taka okresowa redukcja, niewielka redukcja masy ciała, właśnie osłabienie organizmu może wynikać z upośledzonej gospodarki węglowodanowej i w początkowych stadiach może się w ten sposób manifestować.
Drodzy Państwo, tak jak wspominałam, to jest tylko 15% osób, które ma te jawne objawy. Zatem w szczególności bardzo ważny element to prawidłowa diagnostyka. Na początek jeszcze chciałabym omówić kwestię definicji cukrzycy, mianowicie cukrzyca to jest takie pojęcie niejednorodne, bo tak naprawdę pod pojęciem cukrzyca mieści się wiele jednostek chorobowych, których wspólnym mianownikiem jest hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy cukru w surowicy krwi, a stan taki wynika zazwyczaj z upośledzonego wydzielania insuliny, ale też z defektu działania samej insuliny. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę też na stany przedcukrzycowe, które jeszcze nie wiążą się z jawną chorobą, a już metabolizm węglowodanowy jest zaburzony. Mianowicie częstą przyczyną cukrzycy jest insulinooporność wynikająca z oporności tkanek na działanie insuliny. Dochodzi do takiej sytuacji, że insulina przestaje działać niejako na komórki, ponieważ ten klucz jest nieodpowiedni, nie pasuje do zamka, co wynika często właśnie z otłuszczenia receptorów, czy też nieprawidłowego sygnałowania insuliny w komórkach. I pomimo tego, że glukoza jest dostarczana wraz z pożywieniem, nie może być wpuszczona do wnętrza komórki, nie może być wykorzystywana jako źródło energii do procesów życiowych, tylko gromadzi się w surowicy krwi, dając właśnie objaw hiperglikemii. Następstwem tego stanu rzeczy jest sukcesywne wykorzystywanie, utrata funkcjonalna trzustki, ponieważ w odpowiedzi na tą hiperglikemię organizm produkuje jeszcze większe ilości insuliny, żeby finalnie obniżyć to stężenie glukozy. Nie dojdzie do tego, bo klucz nie pasuje, czyli pomimo, że stężenie insuliny jest wysokie, no generalnie nie działa ta insulina. Stan taki nazywa się hiperinsulinizmem, często towarzyszy właśnie insulinooporności. Przez wiele lat, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, jak u osób właśnie insulinoopornych, finalnie może właśnie doprowadzić do cukrzycy typu drugiego. Mówiąc o tym, że cukrzyca nie daje jawnych objawów, a jest tym takim skrytobójcą, który stopniowo uszkadza funkcję naszego organizmu, niezwykle ważna w tym kontekście będzie prawidłowa diagnostyka. Mianowicie cukrzyca jest stwierdzana wówczas, kiedy dwukrotnie na czczo w surowicy krwi stwierdzi się stężenie glukozy powyżej 126 mg na decylitr lub też przy zmierzeniu tzw. przygodnej glikemii, niezależnie od pory dnia, jeżeli to stężenie będzie powyżej 200 mg na decylitr, mówimy o cukrzycy. W najnowszych kryteriach diagnostycznych też zwraca się uwagę na taki parametr jak hemoglobina glikowana HbA1c. Jeżeli u osoby występuje wartość równa lub wyższa 6,5% tego stężenia, można podejrzewać, że jest to cukrzyca. Oczywiście te pomiary, o których wspomniałam przed chwileczką, to są pomiary z krwi żylnej. Nie możemy sobie postawić diagnozy, wykonując oznaczenie tylko przy użyciu glukometru. Pamiętajmy o tym, że krew włośniczkowa z palca nie jest wystarczająca do takich wniosków, że na przykład jest typowo zaburzenie gospodarki węglowodanowej w sensie rozpoznania. Najbardziej rzetelną próbką jest próbka z krwi żylnej de facto i oczywiście powinno się to odbywać w wystandaryzowanych warunkach, w laboratorium, a diagnoza powinna być po stronie lekarza prowadzącego. Screening jest bardzo istotny. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wykonujemy sobie regularnie oznaczenia glikemii, możemy uchwycić moment początków zaburzeń gospodarki węglowodanowej. I w tym kontekście chciałabym powiedzieć o bardzo ważnych zaburzeniach, które mogą doprowadzić do cukrzycy typu drugiego, ale dużo zależy od naszych codziennych zachowań. Mianowicie stany przedcukrzycowe. Głównie bym zwróciła uwagę na tak zwaną nieprawidłową glikemię nadczczo. Prawidłowe stężenie glukozy nadczczo to jest od 70 do 99 mg na decylitr. Cukrzyca, jak już wspominałam, powyżej 126. Ale jeszcze jest ten okres takiej rezerwy, bym powiedziała, między 100 a 125 mg na decylitr nadczczo. Jeżeli uzyskujemy w pomiarach nadczczo takie wartości, może to wskazywać właśnie na tak zwaną nieprawidłową glikemię nadczczo, czyli jest to stan przedcukrzycowy. I często pacjenci, jeżeli dowiadują się, że mają taką sytuację, mówią, nie muszę się niczym martwić, to jeszcze nie jest cukrzyca. No ale właśnie jest to największy błąd, bo tak naprawdę jest to ten bufor, kiedy mamy możliwość oddziaływania, żeby sytuacja insulinooporności stanu przedcukrzycowego nie rozwinęła się w kierunku pełnoobjawowania
objawowej cukrzycy typu drugiego. Bo o ile w stanie przedcukrzycowym jesteśmy w 100% nawet w stanie odwrócić ten negatywny stan, o tyle jeżeli już się rozwinie pełnoobjawowa cukrzyca typu drugiego, małe są szanse na wyleczenie i odwrócenie. Tak naprawdę w literaturze wskazuje się na to, że przykładowo operacje bariatryczne, które prowadzą do utraty nawet połowy masy ciała, potrafią przyczynić się do cofnięcia niejako cukrzycy typu drugiego, ale takie konwencjonalne działanie, własne działania, jeżeli już mamy cukrzycę rozwiniętą, bardzo trudno jest odwrócić ten stan. Czyli wykorzystajmy ten moment, kiedy jest nieprawidłowa glikemia naczczo albo nieprawidłowa tolerancja glukozy, drugi stan, który można określić wykonując test doustnego obciążenia glukozą. Jeżeli w drugiej godzinie po obciążeniu cukrem 75 g glukozy stężenie glukozy w surowicy krwi będzie powyżej 140 mg na decylitr, ale poniżej 200, mówimy o nieprawidłowej tolerancji glukozy. Jest to też stan przedcukrzycowy i tak samo mamy tutaj możliwości oddziaływania zapobiegawczego. No więc teraz pytanie, co my możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, jeżeli jesteśmy insulinooporni? Przede wszystkim zwróciłabym uwagę na tak ważny aspekt, jakim jest codzienna aktywność fizyczna. Tak naprawdę w sytuacji współczesnej, dodatkowo jeszcze sytuacja pandemiczna, nasiliła problem takiego siedzącego trybu życia. Brak ruchu, brak aktywności fizycznej wpływa na to, że receptory reagujące na insulinę bardzo często ulegają otłuszczeniu, ich funkcjonowanie jest nieprawidłowe, a to później finalnie wpływa na to, że nie reagują na ten sygnał insulinowy, czyli glukoza nie może być prawidłowo metabolizowana. Mówiąc o aktywności fizycznej, zalecenia są takie, że minimum 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo i zaleca się, żeby ta aktywność fizyczna była podejmowana nie rzadziej niż co 2-3 dni, a optymalnie nawet, żeby była podejmowana codziennie. Też zaleca się, żeby unikać takie okresy ciągłego siedzenia bez czynności dłuższe niż 30 minut. Mówiąc o osobach, które mają utrudnione wykonywanie aktywności fizycznej, chociażby taki spacer do zadyszki, chociażby Nordic Walking, jak na przykład u osób z dużą masą ciała, będą to działania profilaktyczne, które uwrażliwiają tkanki na działanie insuliny i mogą być bardzo korzystne w kontekście zmniejszenia ryzyka występowania cukrzycy, albo już u osób z cukrzycą, która istnieje, mogą być to też strategie bardzo polecane. Oczywiście im bardziej też forsowna ta aktywność, jeżeli nie ma przeciwwskazań do forsownej aktywności fizycznej, czyli jeżeli wchodzimy na wyższe tempo, rytm serca jest zwiększony, to oczywiście będzie to jeszcze bardziej korzystne. Czyli pamiętamy o aktywności fizycznej. Też zwraca się uwagę, że utrzymanie prawidłowej masy ciała jest tym czynnikiem profilaktycznym. Z kolei u osób z nadmierną masą ciała, z nadwagą i otyłością, nawet niewielka redukcja masy ciała, jak pokazują badania, około 7% wyjściowej masy ciała pozwala zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego. Czyli nie musimy od razu dochodzić do idealnych parametrów, idealnej masy ciała. Wystarczy u osób z nadwagą i otyłością, że nawet w niewielkim stopniu zredukujemy ten problem, a już przekłada się to na mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Nieodzownym aspektem profilaktycznym to także nasze codzienne nawyki żywieniowe. I jak pokazują badania u osób insulinoopornych, stosowanie odpowiedniej diety opartej o produkty roślinne, z odpowiednią ilością kwasów tłuszczowych, z odpowiednią ilością błonnika pokarmowego, przy utrzymywaniu odpowiedniej aktywności fizycznej, może nawet w 30-60% przypadków w okresie 3-letnim zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Zatem zadbajmy też o te nawyki, zadbajmy o odpowiednią podaż kilokalorii, żeby nie doprowadzić do sukcesywnej nadwyżki kalorycznej, ponieważ to właśnie ta nadwyżka kaloryczna, która często jest spowodowana zbyt małą aktywnością fizyczną, finalnie może prowadzić do zaburzeń gospodarczych węglowodanowej. Im mniej przetworzona dieta, tym lepiej. Zwróćmy uwagę na rozpuszczalne frakcje błonnika, na zawartość pektyn, gum śluzu roślinnego. Zwróćmy też uwagę na skrobioporną, bo są to elementy, które wpływają na stabilizowanie glikemii. Wśród czynników dietetycznych warto zwrócić uwagę również na odpowiednią ilość białka. Tutaj trzeba być ostrożnym, bo jeżeli już mamy rozwiniętą cukrzycę, nadmiar białka może czasami obciążać nerki, ale mówiąc w kontekście profilaktyki, białko stabilizuje glikemię. Jak pokazują badania, bardzo pomocne może być też w tym kontekście białko roślinne.
Mówiąc o zawartości węglowodanów, nie ma jednej optymalnej ilości węglowodanów w profilaktyce zaburzeń gospodarki węglowodanowej, tak samo jak nie ma jednej diety profilaktycznej idealnej. Powinniśmy wykorzystywać różne elementy. Może się tutaj przydać dieta śródziemnomorska, dieta DASH i bardzo polecana przykładowo dla seniorów dieta MIND, która jednocześnie wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego. Wspólnym mianownikiem tych modeli żywieniowych jest bazowanie właśnie na pokarmach roślinnych, przede wszystkim warzywa, pełnowartościowe, pełnoziarniste produkty zbożowe, pseudozboża i oczywiście uwzględnienie odpowiedniej ilości białka, często właśnie pochodzące z nasion roślin strączkowych. Bardzo ważne w kontekście dietoprofilaktyki będą substancje bioaktywne, fitozwiązki występujące w pokarmach roślinnych, które na skutek różnych szlaków metabolicznych mogą wpływać na stymulowanie insulinowrażliwości. Mówiąc o osobach ze stanem przedcukrzycowym, z cukrzycą, przede wszystkim zwraca się uwagę na odpowiednią podaż witaminy D3, która metabolicznie jest bardzo potrzebna z uwagi na jej działanie tak zwane pleiotropowe, czyli oddziaływanie na różne narządy i tkanki, w tym też na gospodarkę węglowodanową. Z kolei u osób, które już przyjmują leki uwrażliwiające na działanie insuliny, przykładowo metformina, powinny takie osoby zdecydowanie zwrócić uwagę na witaminę B12, ponieważ przewlekłe stosowanie tego leku może prowadzić do niedoborów witaminy B12. Jest to bardzo ważna witamina dla naszego układu nerwowego i też dla funkcji układu krwiotwórczego. Podsumowując, profilaktyka cukrzycy typu drugiego to przede wszystkim ruch, ale nie zapominajmy również o odpowiedniej diecie i ogólnie przyjętej higienie stylu życia, mianowicie zadbanie też o odpowiednią ilość snu, zadbanie też o odpowiednie techniki radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi i odpowiednie techniki relaksacyjne. Nieodzownym elementem również będzie zaprzestanie palenia tytoniu. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Jeżeli się Państwu podobało, to zapraszam do pozostawiania kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału.